Dobra, dzisiaj taki będzie filmik dosyć ciekawy o kamerce Solixa Livecam Studio Microsoftu. Ja kiedyś kupiłem wersję Livecam Cinema, która ma obsługę tylko 720p w 30 fpsach. Natomiast studio wersja już jest, no, tak jak sama nazwa mówi, studio bardziej zaawansowana i obsługuje już Full HD w 30 fpsach. Z tego względu ją kupiłem, ponieważ chcę ją przerobić do mikroskopu, takiego, którego kupiłem na AliExpressie. No i zobaczymy wtedy, jaka będzie ta jakość tych elementów elektronicznych pod takim obiektywem, nazwijmy to, w połączeniu właśnie z kamerką Full HD Microsoftu. Jak widać tutaj, gościu sprzedaje ją za 85 zł. Dosyć tanio jak na tą wersję, bo nawet te cinemy chodzą po 100 parę złotych. Ja cinemę kiedyś kupiłem, nie uwierzycie za ile, sprawną. Fuksło mi się za 15 zł. Także miałem cholerne szczęście. Ale ta kamerka też nie jest jakaś wybitna, po prostu ma 720p i tyle. Natomiast Full HD, no to już jest jakiś taki lepszy poziom, powiedzmy na to. Tutaj zdjęcia tego. Dowiedziałem się, że kamerka służyła na wideokonferencji. Także jeszcze ma chyba dwie sztuki, bo trzy sztuki kupili na wideokonferencję. Zrobili coś tam jedną wideokonferencję i leżą nieużywane i sprzedaje. Okej. Nie neguję tego. Zobaczymy, co jest w paczce. Bo jeszcze paczki nie otwierałem. Wysyłka 8 zł. Na temat trochę wysyłki. Paczka w ruchu. Masakra. Zamówiłem sobie paczkę w ruchu w punkcie we Wrocławiu Piłsudskiego 105. Wyobraźcie sobie, to jest na terenie, jakby to powiedzieć, dworca głównego, gdzie są aż, z tego co ja obszedłem, trzy kioski. Do pierwszego podeszłem na zewnątrz. Przed dworcem. Mówię, że ma, czy, pytam się, czy to jest 105. On tak. On mówi, że ma paczkę do odebrania. No to on, proszę mi wpisać tutaj kod. Wpisuje kod, mówi do mnie, że to nie tutaj, to jest w środku na dworcu. Idę na dworzec, wchodzę do pierwszego lepszego, który zobaczyłem, ruchu. Gościu drzwi zamyka mi, ja mówię, chwila, chciałem paczkę odebrać. Aha, no to my już zamykamy. No nie wiem, za 5/3, bo miałem cholernego fuksa. Gdyby ta paczka tam się znajdowała, to bym jeszcze ją zdążył odebrać. Ale też babce podaję kod. Ona do mnie mówi, to nie u nas, w innym kiosku. Sam się, no i ja pierdzielę, w jednym nie ma, w drugim nie ma. No okej, trzeci idę szukać. Znalazłem trzeci kiosk. Dopiero w trzecim kiosku babka mi wydała paczkę. Tak to wygląda, jeżeli są te kioski w ruchu rozmieszczone na jednym terenie pod jednym numerem. To jest masakra. Akurat dworzec, no tutaj się nie dziwię. Mogło się tak zdarzyć, że aż są trzy kioski. A kto wie, czy nie więcej, bo jeszcze mogłyby być jeszcze tam z tyłu dalej. A tu już nie wnikam w to. Ja zaliczyłem trzy kioski, żeby odebrać tą paczuszkę. No i dobra. Przełączę się teraz na widok paczki. Ok, jestem. Kręcone jest Huawei P9 Lite'em. USB-ku, więc raczej takich dużych jakichś lagów nie będzie, mam nadzieję. No i teraz zastosowałem sobie nowego kodeka. Zobaczymy, jak się sprawdzi ten kodek, który nagrywa mi to wideo. Wszystko procesor obrabia, procesor mam obciążony na 50%. No to o wiele mniej mi obciąża teraz ten kodek niż poprzedni. Chyba jest nawet jeszcze mniejszy rozmiar pliku. Tak zapakowana paczuszka. Rozpakowujemy, czy będzie tutaj kamerka, czy będzie 100% sprawna, tak jak z poprzednią wtopą na OLX-ie, kamerką SJK 4000, która miała uszkodzoną matrycę, a gość opisał, że w 100% sprawna. No a niestety takiej kamerki nie ma jak sprawdzić bez podpinania do laptopa. Musiałbym mieć przy sobie laptopa. To było jeszcze wtedy zimno, deszcz popadywał lekko.
Gościu wyszedł, dał mi tą kamerkę, włączył ją, no widzę, ok, działa, nie widziałem na tak malutkim ekraniku, że jest matryca walnięta. Ale pal licho, kiedyś mu się karma zwróci. Dobra, otwieramy paczkę. Tu mamy coś takiego. I cóż, my tu mamy gazety. Czy to brzmi znajomo? Gazety. Odwijamy gazetki. Odwijamy, czyżby tak specjalnie, taka chwila napięcia. No popatrzcie się. A tu ziemniak. Ziemniak TV. Ty, powiem wam, zaczynam się bać. Jezu, jeszcze nie ma kamery. Wtyczkę widać. Widać wtyczkę. Czyżbym nie dostał ziemniaka? Ej, ziemniak, jak to będziesz oglądał, to się nie śmiej. Ja pierdzielę, ale zapakował to. Owinął gazetę. Jest kamerka Microsoftu. To jest ta wersja. 1080. Zaraz muszę te papiery usunąć, bo to jest masakra. Chociaż coś ciekawego? Jakaś piłka nożna. Nic ciekawego. Dobra. No, różni się od cinema tym, że studio ma tutaj troszeczkę inny ten przycisk. Jest taki prostokątny, a cinema ma taki bardziej okrągły. No i chyba studio jest cięższe trochę. Tak mi się zdaje. Choć mogę się mylić. Tutaj co mamy? Jakiś uchwyt. Możemy sobie zaczepić, ale to jest oryginalna kamerka. Livecam Studio nawet jest na tym. Nie wiem, dlaczego ludzie nie robią zdjęć takich szczegółów, jak coś wystawiają właśnie. Livecam Studio pisze i wtedy widzę wszystko, że jest oryginalna. Bo jest oryginalna. Wiecie, co ja zrobię? Przetrę tą szkiełkę, bo jest zasyfione cholernie. I ją podłączę do OBS-a. Będzie wszystko na żywca. Także będę się przełączał na tą kamerkę. Ja sobie to wyczyszczę płynem do okien. Clean. Płyn. Używam go do czyszczenia różnych tam rzeczy. Laptopa. Bardzo fajny. Przezroczysty taki płyn. Nie zielony, niebieski. Przezroczysty. Nie zostawia nawet zbytnio smug, jak się użyje dobrego materiału. A najlepszym materiałem, wiecie co będzie? Ale zasyfiona jest. I to służyło na wideokonferencji, taka zakurzona. Myślałem, że się dba w takich IT o jakieś sprzęty. Chociaż nie zawsze. Tam, gdzie robię u siebie, też jest dział IT. Jest po prostu, nie jest taka masakra, że się w pale nie mieści. No i przeczyściłem szkiełko. Jestem ciekawy, jak sobie radzi z autofokusem. Czy ja mam wolne wejście USB? Jedno mam wolne. Dobra, zrobimy sobie taki test. Tutaj pilot będzie. Tą kamerę podłączam już do laptopa. Zaraz będzie OBS działał. Tylko muszę sobie scenę stworzyć, albo nawet nie. Podłączyłem ją. Cicho. Konfigurowanie urządzenia. Gdzieś dokonfiguruję urządzenie. No i co, nieznane urządzenie. Dobra, wejdźmy sobie w menadżer urządzeń. Ja sobie zobaczę w menadżerze urządzeń, jak ją wykryło. Menadżer urządzeń.
To będzie najlepszy motyw. Menadżer urządzeń. Coś się muli ten menadżer urządzeń. Brak odpowiedzi. O, dobra, poszło. Aparaty fotograficzne jest. Microsoft LiveCam Studio. DM. No i już zainstalował sterowniki. Także kamerka już jest zainstalowana. Teraz tylko muszę przygotować pod nią nowy obraz. W tym celu dam sobie nowa scena. To będzie LiveCam Studio. Napiszemy jeszcze 1080p. OK. Teraz dodaj urządzenie przechwytywania wideo. I tutaj sobie to nazwę 1080p Microsoft. Microsoft, ok, Picosoft napisałem, no pięknie, Microsoft miało być. Co on mi... Emi nie chciał wejść, dobra. LiveCam Studio. Domyślne już urządzenia. Deaktywuj, aktywuj. Jest. Deaktywuj, aktywuj. Tutaj sobie rozciągniemy do przekształcenia obrazu. Dopasuj do ekranu F. Dobra. Aha, wy to już macie. Już widzicie. Bo to się nagrywa. Nie wiem, w jakiej to, zaraz zobaczymy, w jakiej to rozdzielczości, ale jest obraz 4 trzecie. Całkiem spoko, dobra. Wiecie co? Ja wezmę jakąś płytkę elektroniczną. Urządzenie jest gotowe. No dobra, okej. Jakąś wezmę płytkę, żeby się pobawić tym lepiej. Zobaczymy, jak ona sobie radzi takim dosyć. Tu mam płytkę elektroniczną. Zobaczymy, skąd, jak ona maksymalnie złapie autofokus, z jakiej odległości. Ale coś się blokuje. To jest ten sam efekt, jak w tej kamerce SJK 4000, jak już robiłem ostrość obrazu na rozdzielczości tamtej, ona miała pod USB-kiem 1280 na 720, to się zacinała. I tak tutaj też jest podobnie, że zbliżam i obraz się pauzuje. Dopiero jak ruszam. No, coś jest nie tak. Tylko nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Dobra, ja sobie zobaczę, jakie to ma rozdzielczości tutaj Microsoftu, bo ono idzie na jakiejś domyślnej. Sobie do ustawię własne teraz, ustawienia. Własne rozdzielczość. 1900 na 20 na 1080. Ustawiam na maksa. Jak już mamy szaleć, to szalejemy. Dopasuj FPS do wyjściowego, najwyższy FPS. Format wideo MJPG i UF2 mamy. Tam MJPG, a jak dam UF2? No UF2 to jest cholerne opóźnienie. MJPG. Zakres kolorów. Przestrzeń kolorów dam 601. Zakres kolorów częściowy. Buforowanie automatycznie. I damy OK. Aha, czyli coś jest nie tak z kablem USB już, bo już nie rozpoznano urządzenia USB. Obraz kamerki się wykrzaczył. No nie działa. Nie działa. Urządzenie nieaktywne w ogóle i teraz nie wykryło. Odepnę ją jeszcze raz. Odepnę. Dobra.
Dobra. Jest, ale coś jest z nią nie tak. Widzicie? Czyli co? Konfiguruj wideo. Jasność automatyczny. Nie, jasność jest 101. Nasycenie. Tylko dlaczego ona tak miga? Dobra, tu w opcjach nic nie będę na razie robił. Deaktywuj urządzenie. Aktywuję jeszcze raz. No nie ma, zgubiła się. Widzicie? Coś jest nie tak, dlatego tak tanio. 80 parę złotych. Znowu musiałem ją wyciągnąć z USB-ka i podłączyć na nowo. Deaktywuj, aktywuj. Dobra, ja na razie zostawię opcję. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Bo coś jest nie tak. I to ostro. Bo z czym to jest nie tak? Z kablem USB. Czy z czym? Nie wiem. No tak, zrąbana. Zrąbana jest, no. Dobra, piszę do gościa, że sprzedał mi po prostu uszkodzoną kamerę. Wszystko jest nagrywane. Także ja tu nic nie ściemniam. Muszę znowu wyjąć z USB, znowu ją podłączyć. Pewnie będzie gadka, że on wysyłał sprawną. Się założy, tak będzie. Są tacy właśnie oszuści. No i co? I nie ma obrazu z niej teraz, nie? Irium, Microsoft. Dobra, ja ją na razie ustawił. O, znowu się rozłączyła. Nie rozpoznano urządzenia USB. Dobra, dzwoni do mnie chyba z poczty, bo paczkę mam do odebrania. Daję pauzę na chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Paczkę musiałem odebrać z AliExpressa. Dlatego nie będzie widać. Muszę się na Iriona przyłączyć. Przyszła paczuszka. Okej. No więc tak. Powiem wam, że zaczyna mnie wkurzać ten OLX, bo zaczyna być coraz więcej osób, które sprzedają urządzenia, które są po prostu niesprawne w 100%. Nie napiszą takiej informacji, tylko po prostu próbują sprzedać jakiejś osobie i myślą, że co, że nie poniosą żadnych konsekwencji? No ja tego nie rozumiem. Ja osobiście piszę do tego gościa, że nie wiem. Nie wiem, co robić w ogóle. Bo zależało mi na tym, żeby po prostu mieć kamerkę do mikroskopu. A tu ona już jest na wejściu uszkodzona. Jeszcze raz się przełączę na Live Cam Studio. No tak, już nie ma wykrytej. Muszę ją odłączyć od USB jeszcze raz. Jeszcze raz ją podłączę. Podłączyłem, jeszcze raz się przyłączę. Zresztą zrobimy tak. Czy ja mogę wrzucić do Iriuma Microsofta? Mogę. Zrobimy inaczej jeszcze. Do Iriuma dodam obraz. Urządzenie do przesłania wideo. OK. I tutaj damy sobie Microsoftu. Rozłączam. Nie rozpoznano urządzenia USB. Nie, walnięta jest kamera.
Panie, to jest kamera. Nie wnikam, czy to jest kabel USB, czy gdzieś tam elektronika, bo nie powinno mnie to obchodzić. Jeszcze raz ją podłączyłem. Lampka na zielono się świeci. Widzicie, czarny obraz, nie? Lampka się świeci. A kamera nie działa. O, znowu. Nieodpalone urządzenie USB. Napiszcie w komentarzach, co w ogóle byście wy zrobili, bo mnie szlak zaraz trafi. Ja napiszę do gościa, żeby po prostu sprzedał mi uszkodzoną kamerkę i albo ją mu odeślę, albo niech mi zwróci przynajmniej połowę pieniędzy za to, jeżeli nie chce jej oddać. A wtedy ja sobie ją rozkręcę i się będę nią może bawił. Jak nie, to cóż, no co mogę zrobić? No pójdę na policję i zgłoszę zgłoszenie, że mnie oszukał gościu. Wszystko jest nagrane. Ja na tym zakończę wideo, jestem zawiedziony. Miała być sprawna kamera i nie działa. Coś się tutaj nie łączy w niej. Tylko nie wiem, czy właśnie to jest kabel USB, czy gdzieś, może nie wiem, czy może ktoś nią rzucił, może upadła. Cholera wie. Także ja kończę, czekam na wasze komentarze. Gościowi zresztą też wyślę filmik do tego filmiku na YouTubie. Niech sobie zobaczy, jak to właśnie jego kamerka działa. Zobaczymy, co będzie dalej. No, ja wam dalszą część historii z tą kamerką też opowiem z chęcią. Pozdrawiam, trzymajcie się.